No zamknęła. Czy tu mieszkała pani Sylwia Zacharz? Ale jest w pracy. Bo my jesteśmy z Echa Dnia i pani Sylwia dzisiaj wygrała mieszkanie w konkursie Mieszkanie za czytanie. Nie. Tak. Nie wierzę. A czy pani kupowała i na córkę wysyłała losy? Nie, no chyba córka grała. Aha, a o której wraca z pracy? No na pracy jest muzeum. Kończę o 15:30. Muzeum? W Żeromskim. Chcieliśmy panią poinformować, że dzisiaj odbyło się losowanie w konkursie Mieszkanie za czytanie. No i pani wlosowała panią i wygrała pani mieszkanie. Jednak na poważnie. Czy brała pani udział w konkursie Mieszkanie za czytanie? Tak. To wygrała pani mieszkanie. Sylwia, no cieszę się tylko teraz. No tak, mieszkanie. Poważnie. Tak. Nie, no nie byłoby nas tutaj. Gdyby to nie było na poważnie, bo nie mamy czasu na głupoty. Nie, ja muszę też pogratulować. No. Dziękuję bardzo. Nie chwaliłaś się w ogóle, że gra, słuchaj. Ja już by nie wierzyły z Magdą, jak panowie przyszli wcześniej. Wiesz, raczej szczęście chyba tego, kto pierwszy raz bierze udział w jakichś losowaniach. Zazwyczaj, znaczy nie, brałam, ale nigdy nic nie wygrałam. Ja już po raz któryś przynoszę ludziom wiadomość, że różnie reagują. Że wygrali. Reagują, nie, reagują wszyscy tak samo właśnie, nie wierzę. Szoku. Czy taki żart? Znaczy, nie, ja panów przyjęłam tutaj, ponieważ jest to instytucja taka, jaka jest, więc często mamy odwiedziny prasy, mediów, stąd myślałam, że w zupełnie innym celu panowie przyszli. Myśmy byli jakąś godzinkę temu, panie już wszystko wiedziały, ale widzę, że się... Nie, żeśmy nie wierzyły też za bardzo. Ale mamy na mieszkanie, no! Czy pani już ma w ogóle swoje mieszkam z rodzicami. Mieszka pani jeszcze z rodzicami? Więc najwyższa pora chyba wyprowadzić.